Jesteśmy w Leśnej Szkole Puszczyk, pierwszej leśnej szkole w Polsce, na polanie przyległej do naszej bazy, nasze miejsce spotkań, nauki, odpoczynku, wszystkiego. Bycie w naturze jest naturalną potrzebą człowieka i staramy się tę potrzebę tutaj zaspokajać. Jednocześnie świat pędzi do przodu, świat jest pełen technologii i nie możemy pozwolić na to, żebyśmy my byli wykluczeni z tego, co dzieje się wokół nas. Był taki jeden projekt, pokaz mody puszczykowy Dziecko Drzewo i robiliśmy do tego animację. I teraz jestem w trakcie robienia projektu. Mam ilustrować książkę i też ilustracje są tworzone na iPadach. Coś, co daje też ogromną satysfakcję. Możliwość sprawdzenia się we współdziałaniu w różnych podgrupach tematycznych. Pracujemy w podzespołach kierowanych przez profesjonalistów. Oni pokazują nam, jak tą technologię wykorzystać w profesjonalny sposób. Dzieciaki tworzyły muzykę do spektaklu w zeszłym roku, więc uczyły się trochę o dramaturgii, o tym, jak muzyka współgra z naszymi emocjami i to właśnie wykorzystywały wiedzę zdobytą, mam nadzieję, na zajęciach. Ze szkoły dzieciaki przynoszą dużo takich inspiracji, żeby nie tylko siedzieć i grać, ale właśnie rysować, robić rzeczy muzyczne, nagrywanie, podcasty. Oczywiście mamy bardzo dużo gości z zewnątrz, mamy wizyty studyjne, mamy studentów, studentki, mamy gości z zagranicy. Myślę, że jest to dla nich inspirujące, że można nie wkładać zajęć w jakąś jedną strukturę, na przykład zajęć informatycznych, tylko że można wplatać właśnie tą pracę z narzędziem w różne aktywności. Uczniowie brali też do domu iPady i ćwiczyli w domu. I potem przychodzili i mówili, o, a ja już znam mapę polityczną Ameryki Południowej. I to było takim pretekstem do tego, że zorganizowaliśmy turniej geograficzny w szkole. Do pracy badawczej są wykorzystywane często aplikacje, które służą na przykład do rozpoznawania ptaków albo do rozpoznawania roślin, kwiatów, motyli. Na przykład na geografii musieliśmy zrobić prezentację o jakimś kraju, no to możemy się podzielić, albo na biologię, no to no nie wiem, ja zrobię o atrakcjach, ty możesz zrobić o, nie wiem, o kulturze, czy to jest okej, no i też trzeba no, różne rzeczy ustalać pomiędzy sobą. Nasze dzieciaki odważnie wkraczają na kolejne etapy edukacji, doskonale sobie radzą w szkołach średnich, potrafią wyrazić siebie, znajdują bez problemu narzędzia, za pomocą których mogą to zrobić. Kto wie, kim zostaniemy? Możemy być informatykami, możemy być, nie wiem, jakimiś badaczami przyrody, ale też możemy pracować przy komputerach.